Przez 4 lata obserwowali wrocławianie żmudną budowę swego sławnego trzonolinowca. Był to eksperyment. Poszczególne piętra podciągano do góry i zawieszono na linach stalowych ukrytych wewnątrz antykorozyjnych rur. Dzieło gotowe. I trudno powiedzieć, kto tu bardziej eksperymentował, projektanci czy wykonawcy. Nareszcie własne 4 ściany od razu z tapetą. Eksperymentalna ozdoba wnętrz, gruba rura biegnąca przez wszystkie piętra. Eksperymentalne okna bez parapetów, oszczędność na firankach. Oszczędnościowe drzwi. Rozmiary pokoju jak dla liliputów, ale do otwierania lufcików niezbędny jest Gulliver. Najciekawsze eksperymenty w meblościankach. Im mocniej się szafki zamyka, tym szerzej się otwierają. Pierwsze mieszkanie na linie przydzielono w nagrodę majstrowi brygady, która je budowała.